Szanowni Państwo, po raz pierwszy składam Państwu życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia poprzez kamerę. Nie bezpośrednio, tak jak zawsze do tej pory, na wspólnym spotkaniu wigilijnym. Ale taki niestety nastały nam czas. Szanowni Państwo, z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu zdrowia. Zdrowia jak najwięcej, bo dzisiaj jest ono szczególnie potrzebne. Życzę Państwu zdrowia, życzę Państwu uśmiechu, spokoju i siły. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że ten czas, w którym w tej chwili żyjemy, odejdzie, że przyjdzie normalność i będziemy mogli żyć i funkcjonować tak jak wcześniej, że będziemy mogli się wspólnie spotykać. Życzę Państwu tej siły, energii, którą zawsze Państwo mieli do wspólnej pracy na rzecz całego swojego środowiska, żeby Państwo dalej po powrocie normalności, żeby dalej mogli Państwo w ten sposób żyć, pracować, działać jak do tej pory. Życzę też Państwu z okazji nadchodzących świąt wszystkiego najlepszego dla Państwa rodzin. Uśmiechu, zdrowia, spokoju dla dzieci, dla wnuków. I życzę Państwu wszystkiego najlepszego dla Państwa rodzin. Dla małżonków, dla żon, dla dzieci, dla wnuków. Żeby te święta były dla nich jak najlepsze, uśmiechnięte, spokojne, radosne, mimo, tak jak mówię, tych trudnych czasów, w jakich się znajdujemy. I życzę Państwu i sobie również, żebyśmy mogli się w najbliższym czasie wspólnie spotkać na spotkaniach, na imprezach wyjazdowych, żeby radość, uśmiech i szczęście panowały w Państwa środowisku, w Państwa domach, a my żebyśmy mogli ja z Państwem od czasu do czasu się spotkać. Jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego, zdrowych, spokojnych i mimo wszystko, mimo tych czasów, uśmiechniętych świąt Bożego Narodzenia. Szanowni Państwo, jeszcze raz w imieniu swoim i wszystkich pracowników Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Praga, naszej spółdzielni, życzę Państwu jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji nadchodzących świąt. Spokoju, miłości, ciepła rodzinnego i wszystkiego, wszystkiego najlepszego. I do zobaczenia.